Siema, siema! Siema, siema! Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Jak to zrobić w ARK, a w zasadzie to mini serii, na której gramy i poradzamy. Dzisiaj zaczynamy trochę w innym miejscu niż bazie, a to dlatego, że zajmiemy się dzisiaj peltem, czyli tak zwanym futrem, jak je zdobyć, jak je pozyskać, oraz polimerem. Ale żeby to zrobić, bo oba te dwa składniki występują najczęściej, można je spotkać właśnie na zimie, więc będziemy potrzebowali coś, żeby się ogrzać. To coś, czym się ogrzejemy, jest tutaj w tej wodzie sobie pływa. To jest tak zwany otter, czyli fretka, wydra, jak ją zwiecie. Jest to jedno z tych takich właśnie fajnych, malutkich dinków, które warto mieć, które warto sobie oswoić. Oswaja się je w miarę łatwo, że tak powiem. Ja wam zademonstruję, na jak to w ogóle działa. Tylko tak, potrzebuję strzały zwykłe. Tutaj w wodzie pływa otter. Ja zobaczę, czy tu w wodzie czasami nie pływa jakaś pirania, bo ona będzie nam psuła, że tak powiem. Nie, nie ma nic. Dobra, czyli tak, zabijamy rybę. Zabijamy rybę. Serio? No, ryby, siomi. No serio, ryby mnie zabiją? Nie, nie zabiją mnie ryby, dobra. Ja wyjdziemy z wody, pozabijamy te ryby, które tutaj są, one nam na razie będą, one odpłyną, co prawda, ale będą nas wkurzać przez jakiś czas. Więc możemy je ubić. Dobra, ubiliśmy ryby. I teraz tak, jak oswoić otera? Bierzecie rybę w rękę, biegniecie za oterem i po prostu musicie mu ją dać. Nie zawsze to działa tak, jakbyśmy chcieli. No co jest? Otter, chodź tu. Serio? Jezu. Schowam broń może. Właśnie, schowam broń, wezmę rybę. Chodź tu. Serio? Może jak kucniemy, będzie łatwiej. Bo teraz ona weszła do wody i teraz będzie problem. O, będziemy to lepiej może. O, widzicie? Jedna taka duża ryba, otter oswojony. Otera podnosimy i zakładamy go sobie na ramię. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo. Oterka mamy na ramieniu, tak? Oter daje nam ciepło. Jego się oswaja bardzo łatwo. Tam są dwa reksy, to może ja się stąd wyniosę póki co. Mamy żółty zrzut, którego od razu podniesiemy. I teraz tak, kiedy mamy otera, nasza, że tak powiem, odporność na zimno się zwiększyła. To działa jak taki szalik, dobra, nie ma zrzutu. To działa jak taki szaliczek, tak? W tym momencie możemy sobie, że tak powiem, delikatnie na tych obrzeżach zimy się tam po prostu poruszać, tak? Są dwa reksy, dobrze wiedzieć. Więc my teraz się przemieścimy na zimę i będziemy sobie farmić, tak? Że tak powiem, to co jest nam potrzebne, czyli pelt. Kawałek na zimę stąd mamy niestety, więc ja tutaj zrobię przyspieszenie. Nie będę robił cięć w tym odcinku, zrobię po prostu przyspieszenie, jak będziemy lecieć, żebyście widzieli, jak lecieć, gdzie lecieć. Otery szukajcie w rzekach. W rzekach, stawach, praktycznie wszędzie. Czasami można je znaleźć na plażach, tak? Na przykład przy ujściu do morza, gdzieś na plażach. Można wszystko to fajnie znaleźć, można oterka, szuka się go trudno, bo to jest małe i często można to przegapić, pomylić z rybami, ale jak się postaracie, to znajdziecie na spokojnie. Więc ja teraz lecę na zimę i widzimy się cały czas, tylko mówię, dla was będzie szybsza podróż, że tak powiem. A, jeszcze jedno. Na co nam potrzebny pelt? Pelt nam jest potrzebny na ciuchy zimowe. Powiem tak, jeżeli chcecie mieć dużo polimeru, musicie mieć pelta, musicie mieć ciuchy zimowe i musicie mieć fretkę. Najlepiej mieć jeszcze ze sobą też pochodnie lub ewentualnie jakieś ognisko i trochę drewna, które możecie ogarnąć sobie na zimie. W zimie, a szczególnie nocą, potrafi być naprawdę, naprawdę zimno i tracicie, kiedy jest tej postaci w tej grze, kiedy jest zimno, traci życie i możecie po prostu sobie, że tak powiem, umrzeć, tak? Więc niezbyt ciekawa opcja. Thank you.
Dobra, wróciłem się do bazy. Dlaczego? Bo po, że tak powiem, pelta, myślę, że pójdziemy tutaj. Można to zrobić argentą, owszem, ale ja myślę, że my wykorzystamy do tego spino, którego mamy, więc nie będziemy musieli tutaj, prawda, za bardzo, że tak powiem, już kombinować. Myślę, że to będzie lepsza opcja. Na spino będzie po prostu szybciej, tak? Ja sobie tylko poprzerzucam to, co naznajdywałem, a to, co mi nie będzie potrzebne. Jaką ja mam zbroję? Mamy tą strawę. Myślę, że przy okazji zagarniemy sobie też, że tak powiem, polimer. Polimer będzie nam potrzebny jeszcze na jedną zbroję, więc dzisiaj postaramy się zrobić dwa zestawy zbroi, czyli pierwsza zbroja na zimę, druga zbroja, że tak powiem, która jest moją ulubioną, czyli drill, tak? Czyli do tego potrzebujemy polimer. A spino, dlaczego na spino pójdziemy? Bo będzie nam spino, że tak powiem, też przydatny tutaj w tym momencie. Raz, że jest szybki w wodzie, a dwa, na spino możemy też zbierać skórę. Skóry będzie nam potrzebne też tutaj trochę dużo, więc zrobimy to na spino. Więc wiecie co, ja tutaj biegnąc do zimy po prostu zatrzymam, a ci zatrzymam, biegnąc po prostu na zimę zrobię przyspieszenie. Po drodze będę coś tam wybijał, żebyście widzieli jak skórę, skąd skórę farmić. I skórę tu wiecie co, jak farmić, bo to z każdego dino wypada praktycznie. Więc ja tutaj zrobię przyspieszenie, jeszcze sprawdzę, czy ma jedzenie, ma jedzenie. Dobra, i widzimy się na zimie. Dobra, jesteśmy na zimie. Troszkę to spino jest słabe, trochę ma mało staminy, ale jakoś powinniśmy może dać radę. Tak, przede wszystkim to polecam tym spino trzymać się, że tak powiem, tych takich terenów, które on wejdzie, tak?
Mianowicie o takich tutaj, o płaskich dość, nie wchodźcie gdzieś tam wiadomo na jakieś góry czy coś, bo trochę będzie spino ciężko. Poza tym im wyżej będzie wam zimniej i fretka po prostu może w tym momencie wam, że tak powiem, tutaj nie zdać egzaminu. Więc po prostu bierzcie, Jezus, się zaklinowałem. No cóż, spino nie jest po prostu przeznaczony, że tak powiem, do łażenia po takich górach. Aczkolwiek tutaj chcę tylko wyjść z nim na ten jeden teren, o właśnie tam, gdzie jest ten mamut, i tego terenu będziemy się trzymać, będziemy szli wzdłuż, że tak powiem, granicy zimy. I tutaj będziemy sobie farmić to, co my tutaj wszystko chcemy, tak? O proszę, jest mamut i jest rino. A mamut i rino dają nam wełnę, więc będziemy je farmić. W ogóle będziemy wszystko ubijać, praktycznie to, co jest tutaj na tej zimie. Bo to wszystko nam może dać, tak? Nasz potrzebny surowiec. Jak widzicie, spino bije po 150, więc nie jest źle. Nie jest źle. Dostaliśmy 3 tylko. Dobre i tyle. Rozwalimy tego rino. Ok, rino już nas trochę bije. Dziesięć pelta. Nie jest źle. Nie jest źle. Trochę tego sobie nafarmimy. Więc idziemy wyżej. W tym momencie ja dostałem level, nie ten, nie Dinko, więc idziemy dalej. Tutaj sobie ubijemy. Mamy 28, 71, mamy to, a nie to, mamy trochę tego, i reszta, tak jak mówię, reszta pozostaje. Jemu na razie będę dawał w meldę mecz, bo to mu się bardziej przyda w tej chwili. Gdzieś tam widziałem wilki, tam są wilki. Dobra, zabijemy tego jeszcze mamuta i tą panterę, która tutaj jest. Pantera nam, jak widać, nie daje pelta. Ale dużo pelta dostaniemy z wilków, które tam biegają. Tych wilków. O, duży level ma chyba ten wilk. A 72, myślałem, że trochę większy miał. Dam mu jeszcze do ataku. I teraz tak, co my nazbierali z tej tutaj? 22. Mamy już 50 pelta, więc nie jest źle. Ja sobie zobaczę. Tak, 76 skóry. Skóra nam się przyda, to się nam przyda. To, co nam niepotrzebne, to po prostu będę póki co wywalał. Prawda, bo szkoda po prostu, żeby ciężar mieć. Dobra, idziemy dalej. Jak ktoś nie posiada spino, a posiada argentę, może tutaj farmić również tego pelta argentą. Oczywiście będzie to trochę dłużej. Okej, tam jest Juraturus. Juraturusa to ja się będę trzymał z daleka. Ja nawet nie przeliczyłem, ile będzie nam potrzeba tego pelta. Ale dobra, zobaczymy. Okej. Tam jest kolejny Juraturus. Jego to bym się trzymał trochę ich z daleka, więc tutaj problemu nie będzie. Okej, łatamy ich. O kurczę, świnie. Na świnie się nadziałem. Mam nadzieję, że się uda je zabić. Świnie, może być problem ze świniami. Żeby je ubić, bo one się leczą, a jest ich tutaj 4. To możemy mieć problem. Bardziej, że nas spino ma trochę mało staminy i ja już sobie torpor wbijam, cholera. Dobra, niech się odnowi stamina. Okej, okay, spadamy. Polejemy te świnie na razie. Mam nadzieję, że mnie nie będą gonić za daleko. A, Juraturus tu jest, ale dobra. Okej, świnia mnie goni, cholera. Okej, mamy trochę staminy, to możemy iść.
wino na wodzie, na takim lodzie szybciej biega, więc mamy większe szanse na ucieczkę. Chcę się przedostać blisko, że tak powiem, ujścia oazy. O dobrze, że się w lodzie jeszcze nie zaklinowałem. Chcę się udać bliżej tam oazy, bo tam jest więcej, prawda, tych wszystkich takich... Dobra. O nie, cztery świnie. Znowu. Ja, jeszcze mi się stamina skończyła, super. Dobra, poczekamy aż stamina się odnowi i będziemy biegli. Świnia mnie atakuje, czy nie? Nie. Podejdę tędy, tędy, pójdę tam. Się blokuje. No niestety spino nie jest, że tak powiem, stworzony do biegania po górach. Okej, okay, tego mamuta możemy ubić. To jest sam mamut. Ja. W sumie mógłbym tą rzeką na dole iść, ale tutaj na górze mamy więcej, że tak powiem, naszych potrzebnych tutaj dinusi do ubicia. To jest taka trasa może nie do końca bezpieczna, ale można nią wędrować. Pelta też dostaliśmy. Jeszcze polimer trzeba będzie wyfarmić. Na tą zbroję z polimeru, tak? Myślę, że tak też zrobimy zaraz. Mamy 81. Ja se przeliczę mniej więcej tak na szybko, ile my potrzebujemy tego, prawda, pelta. 48, 40 to już będzie 80, 50, 90, 80. No, trochę nam tego potrzeba. Trochę nam tego potrzeba. Mamy dopiero 81. No i w bazie jeszcze mamy trochę. W bazie też mamy jeszcze troszkę. Zrobić by było dobrze. Dobra, idziemy tędy. Mnie trochę źle idę. Widzę wilki. Widzę wilki. I mamuty. Dobra, będziemy je łatać. Powyrzucamy trochę mięsa, bo aż tyle mięsa my nie potrzebujemy. A szkoda ciężaru, bo i tak ciężar potrzebujemy zachować, że tak powiem, na całą resztę. Pięknie. Wilki jak są, to się najlepiej farmi na wilkach. Proszę, 35, 78, znowu jeszcze dodatkowo strzała, trochę tutaj. Nie jest źle. Dobra, idziemy dalej. Wilki czy świnie? Świnie. Dobra, świnie umijam. Świnie na razie omijamy. Przed nami Jura. Dobra, tego muszę ominąć. Tego muszę ominąć. I nie ominiemy. O, skończył się speed. Idziemy dalej. Tutaj są wilki, ale jest też Jura, więc na razie nie chcę, bo ona jak krzyknie, to się na mnie wszystkie dinki zlecą. To jest trochę później mały problem. Tam są wilki. Dobra, i mamuty. Super. Damy radę. Damy radę.
Dobra, zaczęła się, że tak powiem, zima, zima, zima. Zrobiło się ciemno, zaczął padać śnieg i już nam mamy kostkę lodu. W prawym dolnym ekranie widzicie, jak jest nam zimno. W tym momencie polecam zejść, o, takie miejsce jak teraz. Już nam nie będzie tak zimno. A tutaj możemy też znaleźć linki, na które możemy polować. Znowu jest nam lodowato, ale przez jakiś czas wytrzymamy. Mając nawet fretkę, jest nam tutaj teraz zimno. Ok, mamy wilki. No niezłe to było. 32, 84, kolejny. Prawda, tutaj trochę nam jeszcze kolejnego wpadło, skóry i innych rzeczy, więc to jest przydatne. Jak szedłem tą plażą, nie zbierałem skóry, bo to nie miało sensu, prawda? Czyli teraz pójdziemy po prostu i będziemy wybijać, co się da. Zabiłem owieczkę. Jak widzicie, z owieczki bardzo dużo pelta dostaliśmy, bo aż 49. Więc to jest też sposób na polowanie, tak? Na skórę. Szukacie owieczek. Szukać owieczek. 46. Mamy 210. Dostaliśmy też bardzo dużo rafmutonu, tak? Jakbyśmy mieli teraz gdzieś tu piec po drodze, to można by to używać. Ja tego niestety na razie nie potrzebuję, więc się tego pozbędę, bo szkoda mi wagi. Bo szkoda mi wagi. Dalej daję mu w atak, tak? Bo my tutaj bardziej potrzebujemy atak na tym spino, jak całej reszty. Znowu jest mi zimno, lodowato. Wiem, że on będzie dawał więcej tego pelta, jednak nie daje więcej pelta, niestety. Mówię, najlepszym sposobem, jak to zauważyliście, farmienie to będzie z owieczek. Niestety owieczki nie są, że tak powiem, popularne, tak się wyrażę, tak? Owieczki nie są tak popularne na mapie jak reszta innych dino, więc jak ją znajdziecie owieczkę, to możecie z niej farmić, jak nie, no to lecicie po prostu i po drodze wybijacie, co się daje. Co się da, tak? I tak mieliśmy farta, że w tym miejscu się owieczka znalazła, bo to jednak jest rzadkie dość dino. Rzadkie dość dino, a jest kolejna owieczka. Zabiłem Jurę. Gdzie te? Ja. No jest, 116 mamy. Widzicie, jak dużo? Z Jury też bardzo dużo. No, owieczkę, znowu żeśmy owieczkę zabili. No trudno. Mamy 200, 344. Myślę, że taka rundka powrotna wzdłuż plaży jeszcze nam tam sporo powinna pomóc. Czy ja jestem przeciążony? Ja jestem przeciążony. Ja tych kolców nie potrzebuję póki co. Dobra, i już jest dobrze. Już jest lepiej. Jesteśmy, jak wiecie, bardzo chyba blisko oazy. Dokładnie tak. Kolejna owieczka. Nie, to nie owieczka, to Megaloceros. Wiem, że kolejna owieczka nam się trafiła, ale jednak nie. Rozjaśnię trochę ekran, żebyście widzieli mniej więcej dużo rzeczy, co się dzieje.
Okej, okay, i teraz muszę zrobić tak. To wyrzucimy, to weźmiemy. Kończy mi się jedzenie, które będziemy musieli też wykombinować. I ja bym jakąś wagę może jeszcze temu spino podniósł. Albo po prostu idziemy teraz prosto do bazy. Mamy już wymagają. Dobra, dam mu jeden punkt do wagi. U mnie też wpadło, więc też doleci punkt. Dobra, wracamy w tej chwili do bazy. Powinniśmy już mieć wystarczającą ilość pelta, a jeżeli nie będziemy mieli, to po prostu użyjemy własnych włosów bądź innych jeszcze. O Jezu. Zaatakują mnie? Nie zaatakował mnie. Okej, okay, mogę przejść. Czy one mnie atakują? Szlak by to. Dobra, ubity. Oko, udało się. Udało się. Trochę idę, tak powiem, niebezpiecznym rejonem. Ale dobra, damy radę. Trochę wyrzucę jeszcze tego i powinniśmy się szybciej przemieszczać. No w miarę. Nie chcę wyrzucać tej skóry, bo mi jej po prostu jest szkoda. Bo ona się nam przyda w późniejszym etapie gry. Jak wejdziemy na wodę, to będziemy szybciej się przemieszczać, bo dostaniemy tego speeda, tak? Powinno nam starczyć tego pelta. Skóry nam starczy jak najbardziej, nawet będziemy mieli już zapas tej skóry na dłuższe, że tak powiem, granie. Dobra, ja tutaj zrobię przyspieszenie i widzimy się w bazie. Czyli widzimy się cały czas, po prostu będzie szybciej, tak? Tak będzie znacznie szybciej. Skończyło nam się jedzenie. Niestety, ale musimy sobie zrobić mały, że tak powiem, postój. Tak, tylko tak, wybijemy te tutaj, co są. O nie, trodony tutaj są. Muszę się przemieścić gdzieś dalej. W miarę w bezpieczne miejsce. Musimy coś zjeść. Musimy coś zjeść. Myślę, że jakieś jagódki sobie nazbieramy, chociaż żeby chociaż trochę tych jagódków zjeść. Myślę, że w tym miejscu będzie w miarę bezpiecznie, przynajmniej powinno być w miarę bezpiecznie. Tak. Dobra, trochę jagódek. Zadio kompi. No. Chociaż trochę muszę tego nazbierać. Nie chce mi się ogniska rozpalać, żeby robić, prawda, ognicho, żeby coś upiec. Tak tyle, żeby tylko wrócić do bazy. Do bazy nie ma daleko. Więc tyle o ile, żeby tylko zjeść, tak? Tyle o ile, żeby tylko zjeść. Dobra. Już możemy kawałek terenu przebiec. Przejść przynajmniej. I no nadal jest, że tak powiem, dobra, to wyrzucimy. To dużo jest obciążenie.
Ale jest woda, także będziemy biegli szybciej. No, prawie szybciej. Dobra, muszę się pozbyć trochę mięsa, żeby miał trochę więcej wagi. Jest alfa. Jakbym zabił tą alfę, ja bym dostał dużo leveli. Tylko który poziom tej alfy? 28. Powinniśmy dać jej radę. Powinniśmy dać radę tej alfie. Także ubijemy sobie tego alfa raptora. Na spino to będzie easy. Poziom, że tak powiem. Gdzie on jest, ten alfa? Chodź tu. Chodź tu, alfa. U polu. Chodź tu. O nie, te lodony się na mnie rzuciły. Co mi zniszczyło ten? Alfa, umieraj. Dobra, alfę ubiliśmy. Dam mu do wagi. Dam mu do wagi te wszystkie punkty, które uzbieraliśmy, prawda? I już będziemy mieli trochę szybsze, że tak powiem, przemieszczanie się. Tego Prima to ja wywalę. Zniszczyli nam zbroję. Dobra. O, i już mamy lepiej. Już możemy wejść do wody, już możemy szybciej się przemieszczać. Zawsze jakiś sposób, tak? A propos polimeru. Możecie polimer farmić z kaczek. Osobiście polecam pingwiny. Ale na pingwiny pójdziemy, jak będziemy mieli zbroję zimową, tak? Bo jednak wtedy to będzie nam bardziej, że tak powiem, opłacalne. Po prostu będziemy mieli więcej tego polimeru z pingwinów. Z kaczek się go dostało ile? Jedną sztukę, więc... Lipa.
Dobra, jesteśmy już prawie w bazie. Jak widać, nasza baza oświetlona, także widać z daleka. Po drodze sfarmiłem trochę ryb. Dlaczego? Bo nasza fretka, którą my mamy na ramieniu, ona je tylko i wyłącznie ryby. Więc polecam sobie tutaj jakiś rybek mieć ze sobą i po prostu włożyć jej tych rybek do ekwipunku, tak żeby ona miała co jeść. My sobie w tym momencie zaparkujemy w bazie. Weźmiemy to mięso rybie, tak. Zejdziemy. Wyrzucamy fretkę. Dwa razy klawisz F. Ją polecam ustawić na pasywny póki co. Disable ally looking, tak. Włożyć jej rybki. Dawać jej póki co nawet do życia. Tak na razie nie ma to najmniejszego znaczenia. Więcej ryb nie mam, ok. Tu jest nasza frecia. Nasza frecia sobie zostanie w bazie. Ja polecam, bo to jest małe stworzonko i zostawić je w budynku. Żeby nam się nic jej nie stało. Bierzemy sobie wszystko to, co nazbieraliśmy, a mianowicie całego tego pelta. Mamy 396. Mamy bardzo dużo skóry. Powinno nam to wystarczyć. No dobra, sprawdzimy, czy nam to wystarczy. W międzyczasie my nazbierali, prawda, pazurek. To i jeszcze jakieś spodnie jedne mamy. Ten schemat, wiadomo, schematy możecie sobie trzymać tutaj w tej książce, w tej w tamtym pierdolniku takim, że tak się wyrażę. I teraz tak, od was zależy, czy będziecie naprawiać te zepsute zbroje, czy nie. Ja w tym momencie robię zbroję zimową całą. Starczyło nam spokojnie na zimową zbroję. Zakładamy ją. To sobie możemy zostawić tutaj w bazie, bo to nam na razie nie będzie potrzebna ta część zbroi. Okej. Bez zbroi mamy 117 obrony przed zimnem i 53 przed ciepłem, chyba, albo na odwrót, nie pamiętam. Jak w założeniu zbroi mamy przed zimnem 398, ale przed ciepłem nie mamy żadnej obrony, no bo ta zbroja nas ociepla, mamy minus 64. Mamy 390 ochrony przed zimnem. Jak weźmiemy na siebie fretkę, sam ją w bazie zostawiłem, jak weźmiemy na siebie fretkę, czy ona ma disable following. Jak założymy na siebie fretę, mamy 619 obrony przed zimnem. I to jest teraz ten moment, tak, w którym po prostu możemy już iść na zimę i nic nam się tutaj po prostu nie będzie działo. Przy okazji wyfarmiliśmy sobie ten taki dziwny skin na hełm. Ja go sobie założę, będziemy śmiesznie trochę wyglądać. O, frecia i skin, prawda, z raptora. No niech to sobie działa. Tutaj możemy cały czas jak coś kombinować, prawda, z tymi wszystkimi tutaj, prawda, pierdolnikami takimi, że możemy wszystkim dawać, prawda, levele i tam inne rzeczy. I teraz tak, myślę, że zaraz wrócimy sobie na zimę po polimer. Zrobimy drugą część, drugi zestaw zbroi. Ok, pójdziemy na zimie na spino, bo jednak będzie najszybciej, a dużo tego polimeru wtedy wyfarmimy na tej zimie i zrobimy sobie tą zbroję z trawy, która będzie nam potrzebna w późniejszym etapie. Ona jest przydatna i potrzebna. Ja powiem tak, ja tą zbroję używam cały czas, jeżeli chodzi o oswajanie linki, szczególnie pasywnie, bo ta zbroja nas ukrywa. Jak będziecie chcieli mieć królową pszczół, to ta zbroja będzie wam wymagana. Dobra, przyspieszenie turbo na zimę. Dobra, zrobiłem sobie trochę mięsa jeszcze w międzyczasie, czyli zabrałem z lodówki mięso i idziemy na spino na zimę. Dlaczego na spino? Bo myślę, że najszybciej będzie latając na argencie, będzie trochę to długo trwało, a i spino zbiera się polimer bardzo fajnie przez jego ataki, bo można atakować kilka pingwinów naraz i zbierać od razu cały polimer. Więc tutaj przyspieszenie i widzimy się przed zimą, pokażę wam, w którym miejscu najlepiej farmić polimer.
Dobra, jesteśmy przed zimą. Tą lokację każdy z was powinien znać. Jest tutaj, jesteśmy na koordynatach 50, no 40 na 20, dajmy na to, nie? Tam się ryba. Jak teraz, gdzie najlepsze jest zbierać polimer? Polimer zbieramy z pingwinów. Największe, że tak powiem, skupisko pingwinów znajdziecie na, że tak powiem, takich pływających krach lodowych. Ja wam pokażę, jak się tam do nich dostać. Tu oczywiście będzie mały problem z przepłynięciem tego, bo jest lód. No jak dobrze wykierujemy, to będzie wszystko grało. Super. Dobra. Tutaj musimy koło niego przebiec. Ale jesteśmy na wodzie, więc mamy speeda. I teraz tak. Tutaj macie skrzyneczkę, którą i pingwiny też, więc tutaj możecie też już część pingwinów farmić. To wam się nic nie stanie. Otworzymy, bierzemy sobie tą skrzyneczkę, żeby trochę sobie levelika, tak? Wilki nas zaatakują, to możecie je łatać. Problemu nie ma. Wiadomo. I teraz tak, jak dojdziecie do tego momentu, to wam będzie zagracał ten olej. Wiecie, co z tym zrobić, kilo ficheja. Przy okazji nazbieracie sobie troszkę oleju. Olej farmicie właśnie z takich kamieni na zimie. Przy okazji, mały poradnik. Mała porada, jak zdobyć olej. Dobra. I idziemy dalej, tak? Widzicie, tu jest taka już mała kralodowa. I tutaj tak, wchodzicie na to, na to, na to. I tu już możecie wybijać sobie pingwiny. Widzicie, jak fajnie? Mała rzeźnia, no ale niestety, jak coś chcemy, to musimy to wybić. Staliśmy trochę śmieci. Mamy 3 punkty, to ja mu dam do staminy. Od staminy też. Spino niestety, znaczy stety i niestety, Spino też potrzebuje staminę. Dobra, wybijemy tego jeszcze malucha. Teraz tak, naszym celem jest tamta kra lodowa, tamta naprzeciwko nas. Tylko tak, ja muszę się pozbyć, tak, weźmiemy przede wszystkim kamień mi niepotrzebny, tutaj olej zostawimy. Ja się muszę pozbyć części, że tak powiem, tego co my tutaj mamy, bo większość, ilość tego co my tu mamy jest po prostu nam zbędna. Zostawiacie sobie tylko i segregujecie wasz ukochany polimer, no i peltę możecie też zabrać ewentualnie. Reszta jest wam tutaj niepotrzebna. Dobra, mamy już tyle nazbierane polimeru. I to z paru pingwinów. Ja w sumie nie muszę już tego. Już bym spokojnie tą zbroję zrobił z tej ilości polimeru, co mamy. Ale chcę wam pokazać, że tam jest jednak tego sporo. Tutaj się oczywiście polecam trzymać, że tak powiem, blisko, bardzo blisko brzegu. Oci brzegu, powierzchni wody. Bo może być mały problem. To może was zaatakować podwodne coś, a jak się będzie ich kilka, no to będzie problem z naszym Spino. Tym bardziej, że nasz Spino nie jest aż taki potężny, jakbyśmy chcieli. Dobra, jak wejść na tą krę lodową? Tu jest taki mały, że tak powiem, myk, bo jak wiecie, ciężko czasami jest wskoczyć na jakikolwiek tutaj krę wejść. Trzeba szukać takiej zatopionej części kry, tak jak w tym miejscu. O, i po prostu wtedy próbami, metodą prób i błędów w końcu wam się uda. Metodą prób i błędów w końcu wam się uda tutaj wejść. O proszę, weszliśmy. Tak? I proszę, i lecimy z pingwinami. Robimy po prostu rzeźnię. Tak? Robimy po prostu rzeźnię. Pingwinom. Dobra, idziemy na drugą część. Tutaj możecie sobie też przy okazji nazbierać oleju, jak jesteście, więc sytuacja bardzo komfortowa. Jedziecie z pingwinami, tak? Pamiętajcie, że organic polymer, że tak powiem, się psuje, więc im więcej go sobie tu nazbieracie, tym więcej dostarczycie go do bazy. Wiadomo, o co chodzi. My już go mamy aż tyle. Więc myślę, że nie jest źle jak na taką jedną wyprawę. Tu mamy sporo tego polimeru. Tutaj jest skrzyneczka, którą polecam też otworzyć. Dobra.
Wybijemy resztę. Mamy 4 punkty, więc dam mu do tej staminy. Niech to będzie nasza szybka i długobiegająca spino. My mamy też levela do życia, bo na razie nie mamy nic innego do dawania. I teraz tak, mamy polymer, także wracamy do bazy. Tutaj będzie przyspieszenie. Nie będę robił cięć podczas tych odcinków, a to dlatego, że nie chcę słyszeć, że później bo użyłeś kodu, użyłeś cheatów, że się szybciej przemieszczasz lub coś zdobyłeś lub coś. Nie. Będziemy tą serię grać, tak można powiedzieć, na poważnie, bez żadnych tam jakichś tych. Chcę was czegoś nauczyć, wy chcecie widzieć, co robię, gdzie to robię, gdzie się znajduję, więc postaram też się częściej otwierać mapy, żebyście widzieli, gdzie, w którym miejscu jestem. Mam nadzieję, że nie zapomnę, a teraz, że tak powiem, motorówka, przyspieszenie i wracamy do bazy. Dobra, jesteśmy w naszej bazie. Zabieramy cały polimer stąd. Prawda? Przerzucamy go sobie do naszego, że tak powiem, Smithy. Nie do naszego Smithy. Przerzucamy sobie skórę do naszego ekwipunku. Patrzymy, co jeszcze nam jest potrzebne na zrobienie tej zbroi, a mianowicie jest nam potrzebny fiber. I lecimy ze zbroją. Tą ładną, to możemy sobie naprawić, bo nam starczy spokojnie wszystkiego. Wydrę polecam sobie ściągnąć, tak, bo ona wam na razie nie będzie tu potrzebna. Dostała jeden level, więc tam niech sobie ma. Jedzenie też sobie ma, więc jest ok.
Polecam schować sobie na razie tą zbroję, co mieliście zimową, bo na razie ona nam już potrzebna nie będzie, więc sobie ją po prostu trzymajcie gdzieś tam i możecie sobie założyć zbroję tą, którą tutaj potrzebowaliśmy. I teraz tak, z resztą polimeru zrobicie co chcecie. Czy będziecie go sobie przechowywać? Nie da niestety się go włożyć tutaj. Nawet jak go tutaj włożycie, to on ma 21 minut, tutaj ma również 21 minut, więc polimeru niestety nie możemy zwiększyć jego, że tak powiem, okresu, w jakim on się będzie nam psuł. Aczkolwiek, no szkoda trochę, tak? Kiedyś można było, teraz już się tego nie da niestety zrobić, no nic na to nie poradzimy, tak? Bo już tak twórcy tutaj zrobili, więc nic na to nie damy rady. Tutaj zostawiłem sobie w międzyczasie trochę mięsa, żeby mi się piekło. Więc sobie to mięso zabierzemy, bo będziemy potrzebować. Do lodówki dołożymy, żeby było ten olej. Na razie polecam włożyć jednak do lodówki, żeby robiło się to mięso, które my tutaj bardziej będziemy potrzebować. Tutaj wiadomo, mięso zepsute, ale na razie nic z tym nie zrobimy. Tutaj możemy wkładać to, co chcemy. I teraz tak, mamy tą zbroję strawy. Ta zbroja strawy jest bardzo przydatna, jeżeli chodzi o oswajanie płochliwych dino. Możemy się, że tak powiem, skradać do tych dinków, tak? I ten dinko nam nie odleci. Zbyt szybko, po prostu nie wyczuje nas, tak? Nie wyczuje nas tak szybko, jakbyśmy chcieli, żeby po prostu nam uciekł. Także przydatne, bardzo przydatne, że tak powiem, małe coś. Będziemy to wykorzystywać, pokażę wam w innych odcinkach, na jakiej zasadzie to w ogóle działa, bo pewnie wielu z was nie wie, że jest w ogóle coś takiego jak ukrywanie się przed dinkami, żeby dinko was szybko nie wyczuło, więc do tego się to używa. Dobra, levele zostały rozdane. Więc co w dzisiejszym odcinku się dowiedzieliśmy? Jak oswoić i gdzie szukać wydry, która jest nam potrzebna, by dostać się na zimę, żeby zdobyć trochę pelta, żeby z kolei zrobić zbroję zimową. A z kolei mając zbroję zimową, możemy się wybrać po polymer, żeby zrobić zbroję strawy. Myślę, że w tym odcinku takie bardziej potrzebne dwie zbroje w grze. Wiecie, wiedzieć co i jak i gdzie zdobyć surowce. Myślę, że taki odcinek wam się jak najbardziej przyda. Ja w tym odcinku dzisiaj już kończę, zapraszam na kolejny odcinek. Pojawi się, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu. Także myślę, że będziecie mieli jeszcze jeden odcinek w tym tygodniu do oglądania. Także ja się na razie z wami żegnam. Na razie, pa pa.